Zapraszamy. Znowu kolejna gra, jak grałem w nią jak byłem mały. Witamy, witamy bardzo mocno. Dungeon Keeper 2. Rogaty, jak widzicie, pięknie spolszczona wersja. Bardzo dziękuję Boko, który mi pomógł to wszystko skonfigurować. Gołki, siema, bo tutaj było wiele różnych rzeczy. Dirtlich, witamy, siema wszystkim. No i oczywiście będziemy sobie grać kampanię. Wchodzimy w kampanię. No pięknie ta gra działa. Jakby co, ona tutaj gorzej wygląda, ale potem już będzie wyglądać lepiej. Witaj, strażniku. Przed tobą szczęśliwa i beztroska kraina, którą kieruje miejscowy bohater. Słuchamy tych wszystkich, taki? Posiada on pierwszy z klejnotów przejścia, które są ci niezbędnie potrzebne. Siemana, Gramus, witam mocno. Naucz się, jak budować loch i zgromadź swe siły, by zgnieść Antoniusza niczym mrówkę i zetrzeć uśmieszek z jego twarzy. Dobra, będziemy ścierać uśmieszek Antoniuszowi. Broń go dobrze, gdyż jeśli pozwolisz je zniszczyć, stracisz tę krainę na zawsze. To jest serce lochu, nie można go stracić, to ważne. Mamy serce i są klejnoty, jest złoto, są chochliki, jest oto pięknie. Oto nadchodzi dobry Lord Antoniusz, ten, który ma w swym posiadaniu klejnot przejścia. Nie należy atakować go bez wsparcia silnej armii. Josar, ja też to mam. Że się czuję jak małe dziecko. No, więc udało się zrobić grę 16... W miarę 16 na 9, tylko że napisy są małe i te napisy na dole też były małe. No ale to jakby co, ja będę czytać, będę mówić, ogarniemy. Potrzebujesz pieniędzy. No i żeby tutaj oczywiście... W połyskującym złożu złota. Że inaczej, o co chodzi? I zaczną kopać na wyznaczonym... No nie wiem, on ma mówić, czy ja mam mówić? Już w końcu... Nie wiem, jak to jest. Jakby ten był zły... Twoje wierne, pracowite chochliki będą przenosić wydobyte złoto jakby... do serca twego lochu. Jakby był zły balans między dźwiękiem, to dajcie znać, sercu, dobra? Będzie można je wydać. Dobra, no przestań. Aha, bo mi tu uczą wszystkiego. Tu jest złoto, tu jest mana. Tu są takie małe chochliki. Jak mnie chwali. Potrzeba ci jeszcze więcej pieniędzy. Aha, to są takie. Musisz wydobyć 12 tysięcy talarów. Talarów? Ej, to są talary. Dobra, więc jesteśmy ogólnie w lochu, jesteśmy niby pod ziemią, no ale wiadomo, żeby coś widzieć, no to ja mam taki widok, że coś widzę, a nie, że wszystko jest ziemią, bo bym miał ekran zasypany ziemią i bym nic nie widział, no ale więc jest loch, jest serce lochu, jak mi je zniszczą, to przegram, to jak utrata jakiegoś Nexusa, załóżmy, przy czym tu jest tylko ten jeden Nexus i więcej nie będzie, nie ma i nie będzie i robimy... No ale oni mi tu już wzmocnili mur, no i można kopać. Znaczy chochliki kopią, ja ani nie kopię, to ja mam od tego ludzi. No, 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 idziemy, idziemy. Dobra, wybiorę sobie te chochliki, które się obijają. Stwora. Aby go puścić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie swojego. Uwielbiam ten dźwięk. Josar, witam, pozdrawiam, oczywiście, siema wszystkim, kokastujcie razem. SC2 Polska, siema, White Samurai, siema. Czy będzie StarCraft dzisiaj? Jutro jakby co będzie StarCraft, bo czekam na nowego patcha. Dzisiaj jeszcze jest stary patch jakby co. 12 tysięcy, tak, ale jedna kratka ze złotem to chyba jest 3 koła. Więc szybko pójdzie. Chochliki w miarę są sprawne. A, jeszcze w ogóle grę mogę przyspieszyć. Teraz przyspieszam sobie grę. Nad chochlikami unoszą się czerwone kwiatki. Są one miarą zdrowia. Co tu takie kółeczka są, nie? I to kółeczko jest podzielone. I to jest ich HP. To są kółeczka, a nie paseczki. Jak na przykład w StarCraftcie. Robota, strażniku. Teraz możesz zwerbować dla swej sprawy więcej stworów. Widzisz ten portal w pobliżu serca lochu? Twoje chochliki powinny się do nim dokopać. Przejmą portal dla ciebie. Wtedy zobaczysz, jakie bestie się z niego wynurzą. Bestie. Tutaj chochlik nam przejmuje najpierw ziemię, a dopiero potem portal. I jeszcze możemy sobie wzmacniać niektóre ściany. I potem je też może naprawiać, jak ktoś próbuje nam je zniszczyć. Jest to brama, przez którą do twojej krainy wchodzą nowe stwory. Już mamy 12 koła. O! I wychodzi. W podziemiu pojawił się goblin. Jeden goblin to tchórzliwa miernota, ale stado to już coś, z czym należy się liczyć. Mamy naszą pierwszą miernotę. Gobliny potrzebują legowiska, w którym mogłyby się zdrzemnąć. Zaznacz pulsujący obszar, aby chochliki zrobiły... No. Leże. Miejsce odpoczynku, gdzie stwory śpią. Ja go mogę słuchać godzinami. I podreperować zdrowie. Jak to creepy narrator Mentos, ładnie mówi. Jest zbyt małe. Goblin. Przeciągnąć przez portal odpowiednią liczbę stworów.
powinno mieć co najmniej 15 segmentów. To segment. Jedna kratka to segment. Jak to powiększ je? Jeszcze mi każe coś tutaj rozkazuje. Leże zostało wybudowane. Aha. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyłączyć tryb budowania. No kurde, no to jak za rękę mnie tu prowadzi. Tu dobra. Spożywają ulubioną. Tu jest kurnik. Sprawę. Znaczy w kurniku jeszcze nie ma kurnika, ale będzie spokojnie. Nie wylęgające się z jaj. Tu będzie kurnik. O, jest jeden kurnik i cwaj kurnik. Gobliny wyspy. I są kurczaki, ale jakby co, nie musi być kurnika, żeby były. I tutaj też chyba Soulfly Dion mi pisał, tak? Żeby. Że nie muszę robić tych ścian. No wiem, że estetyka, ale. W sumie no, minusem jest, że są te ściany, racja. I zaraz więc. Tak, zaraz będzie więcej goblinów. I będziemy cisnąć Antoniusza. Będzie tak. Będzie. Wyczuwam włamanie. O nie, włamanie! Obusy Antoniusza przebiły się przez ścianę. Czekaj. Spójrz mikruj synu. Nie no. Myszy na pulsujących oczach. Chodź tu, głupcze. Nie obawiaj się jednak. O. Tym razem to tylko krasnoludy. Niewielkie zagrożenie dla twoich goblinów. Easy. Bezradne krasnoludy właśnie giną. Obserwuj białe kwiatki zdrowia pojawiające się na ich. Narrator robi zamiętną robotę. Podoba mi się to. Bliski śmierci. Widać tylko jeden ostatni płatek. Chyba już tutaj, jak to zniszczę, to z nim będę walczyć. W ogóle to jest taka ściana, są takie ściany, których się nie da przebić. Twój no inne się da. Goblinów jest wystarczająco liczny. Pińcy i pieniądzów. O, już. Klejnot przejścia. Let's go zatem. Kop na północ. Zadufany w sobie przeciwnik. Na północ? Dobra, jest północ. Jest i twierdza, jest i Lord Antoniusz. Nowy magiczny przedmiot. I dawaj! Walczcie! Patrzcie, jak jest wyjaśniane. I cyk, już dwa płatki mu uciekły, już trzy płatki mu uciekły. Ośmielił się odezwać. Zauważ, że płatki jego kwiatu zdrowia mają specjalny easy kształt. Znaczy to, że Lord jest twoim głównym celem. A? Załatw go. Jest rogaty. Brawo, strażniku. Lord Antoniusz padł. Klejnot przejścia leży przy jego bezsilnym zewłoku, czekając na zabranie przez rogatego. A oto i on. Weszato. Siema, Zero Signal, witam mocno. Minecraft dla wieku 8-12. No zwłaszcza rogaty jest dla młodych dzieci. Belzebub. O, Jenek, miałeś oglądać jakiś mecz, to odpal sobie, nie wiem, na telefonie, czy na tablecie, czy na laptopie, nie wiem, co tam masz. Albo na drugim komputerze, może masz drugi. Coś tam sobie zerkniesz co jakiś czas. O, patrzcie, siłownie. I siłownię już mamy. Stwory szlifują swoje. Niby lochy, ale jednak trzeba pakować, nie mam przebacz. Bez zębów. No, więc gra polega na trochę budowaniu lochu, są jakieś tam zajęcia. Chwila, co ja teraz mam zrobić? Coś się dzieje. Ja nie wiem, czy ja mam kliknąć, czy to się coś samo zrobi. Aby grać dalej, wciśnij escape. O, jest i rogaty. Policzka. Nie można go spoliczkować, ale gobliny mogę. By wymierzyć następny, kliknij prawy przycisk myszy na dowolnym swoim stworze. Dobra, jak się wychodzi, żeby... Go. Będzie działać. Czekaj, bo ja do tego dotąd nie doszedłem, jak testowałem. Niewielkie obrażenia. Chwila. Ej, co jest z kamerą? Aha, kamera się trochę zepsuła, ale... No dobra, no to poszło, tylko co... Chwila. Tu jak wyjdę, to będzie menu główne. Gorące usta. Przechodzimy do dalszej części, drodzy widzowie. Aha, bo mamy... Bo mamy nowe chyba postacie. O, dobra, jest dalej, uff. Udało ci się szczęśliwie zakończyć nędzny żywot Lorda Antoniusza i zdobyć pierwszy klejnot przejścia. Tak, właśnie niefamilijne. Jednak trzeba chyba ten tag wyrzucić ze streama. Siema, potworek, nie znasz tej gry? No niemożliwe. Chwila. Chwilka. No dobra, poszło. Gramy jak? Tu już nawet sobie mogę punkty zapisać? Nie, indy. Starcraft. Co? Ej, co jest? Dobra, idźmy dalej, ja nie chcę tu być. O, to teraz zadziałało tamten, okej, Indie Starka widocznie jest nie wpisywalny.
Dobra, druga misja, to szybko poszło. Radosna kraina, pełna światła i muzyki. Fantastyczna rzecz. Uciszmy te śpiewające głosy raz na zawsze. Tej miejscowości broni Lord Dariusz. Przeciwnik silny. O nie, Lord Dariusz. Wysłanego w niebyt Antoniusza. Wygrasz z nim tylko wtedy, gdy zdasz się na przeraźliwą potęgę mrocznej magii. Wybuduj bibliotekę, by móc werbować czarnoksiężników, którzy odkryją przed tobą arkana czarnej magii. Chwila, bo ja muszę usunąć z tagów, że familijne, bo to jednak nie familijne. A to ważne, żeby tagi się też zgadzały. Jak to nie mogę na telefonie tagów edytować? O Jezus, no ale ja nie chcę alt tab. No dobra, to po tym odcinku najwyżej się to zrobi. Wedrzyj się do twierdzy i zrób czarnoksiężników. Pojawił Let's go. Się wreszcie dobry Lord Dariusz. Jest godniejszym przeciwnikiem niż Antoniusz, ale jeśli wykorzystasz mądrze swoje doświadczenie, załatwisz go równie nieodwracalnie. Mr. Foodie Doody, siema, witam. Ostatecznie będę ogrywać jakieś stare RPG? Nie wiem. Teraz mi jakiś nie przychodzi do głowy. Chociaż coś mówili o tym... Robin Hoodzie i Sherwoodzie. Najpierw wybuduj leże, potem kurnik. Następnie zajmij portal znajdujący się w pobliżu go, go. Serca lochu. Pracujemy, panowie. Może tu zostawmy to. O, i mogę jeszcze czarować? Nie, jeszcze nie mogę czarować. O, ale już mogę budować siłowni. O, jest siłka, jest biblioteka, jest kurnik, jest leże, wszystko jest. O! Okej, nie wiem jak to zrobiłem. To wiem jak zrobiłem. Aha, można schować i... Okej. Dobra, niech zasuwają moje moby. Ja mogę przyspieszyć grę w ogóle. No to jest w ogóle super sprawa, że można przyspieszyć, spowolnić. Pyk. Zobaczcie, jakie posłuszne, jakie grzeczne, jakie dobre. I cyk, już tutaj śmigają. No tak, no przyspieszę, no czemu mam nie przyspieszyć w sumie? Skoro to jest taka robota. Nie wiem, mam leże tu robić? Ale tak na froncie? Na froncie to może siłownia lepsza. Pojawił się nowy gatunek stwora. O nie, a chwila, ale to żarcie to może blisko snu. Zróbmy coś takiego. Albo dobra, niech będzie tak jak pisał Soulfly Dion, że nie musi być tak pięknie. Let's go. Tylko właśnie, gdzie oni mają ćwiczyć? Czy tu, czy tam? No jakoś tu by się przydało, tylko ja nie wiem, czy tu już walki nie będzie jakiejś przypadkiem. No się walki. O, tu już na pewno coś będzie, bo coś jest dziurawy loch. Chwila, bo już mi się... Napnęły się na kilku krasnoludów. Walka. Te obrzydliwie bohaterskie pokurcze. Chwila. Mogą czasem zabłąkać się na teren twojego podziemia. Dobra, jednak trzeba zrzucić chyba naszych w jedno miejsce i zobaczcie jaka open battle. Niech mają, na co zasłużyli. Potem będę mógł wchodzić w rolę stwora, ale póki co muszę się patrzeć tylko. Jeden z nich awansował na drugi poziom umiejętności. No i krasnoludy wyjaśnione, easy peasy. Stwór może wyszkolić się maksymalnie do czwartego. Ty, w sumie tamto ja może walnę jednak to, bo tak trochę wiecie, marne za dużo myślę. Krasnoludy zostały usunięte. Pozwól marne sobie podwładnym odpocząć i posilić się. I jest biblioteczka dla warlocków. O, jest. Zjawił się czarnoksiężnik, pragnący badać zaklęcia w bibliotece. Nie daj mu jednak ciągle gnić wśród ksiąg. Gdzie się podziały gorące usta? Gdy miota kule ognia. Zaraz może będą gorące usta. Kliknięcie na stworze lewym przyciskiem myszy powoduje podniesienie go. Ej, jak to nie ma jak to już nie ma milionów? Jej, jak to się szybko kończy. Upuszczenie. No, ale zbierzcie to. By nie upuszczać swych stworów zbyt blisko wroga. Jeszcze liścia tam. Zbierz to. Ale nie łap mi tych murów. Podatnym na atak. Tylko do pracy. Ile wam może przez... Ile to kosztuje? Stwory bojowe doskonalą swe umiejętności. Ups. Każdy regał z księgami przyciągnie do twego lochu nowe... No dobra, jest lepiej. Ćwiczcie. I teraz tak, one mają pierwszy poziom, te potworki. Mogą się wytrenować w siłowni z tego co wiem do czwartego. Buduj tam kurnik. Czarnoksiężnicy też rozkminiają zaklęcia tutaj. I potem je jakoś chyba ulepszają też. Oho. O właśnie. Mostu nie mam, nie? Ale to bez mostu też można zebrać złoto.
Ochliki dobrze przekombinują. Ale ma tylko 4 ochliki, trochę bieda. Jak to, już walka? Dobra, no ale chwila jeszcze. Niech poćwiczą. Aby ochliki zrobiły wykop. Wytnij jakiegoś pixelarta, co? Go w pierwszego Ponga. Age of Empires 3. No właśnie, ja na 4 bardziej czekam, ale to jeszcze 1,5 roku chyba zanim to zrobił, albo i nawet może więcej. Sierpem i młodem krasnoludzką hołotę. Chwila, bo w ogóle mam możliwe, że mam za dużo goblinów. Czasami się robi tak, że się po prostu wrzuca z powrotem nasze potworki do lochu. I dzięki temu ma się więcej miejsca na nowe potwory, bo portal chyba maksymalnie 15 potworów może nam dać. Jak ma się 2 portale, to chyba można mieć 20, a potem 25 jak są 3. Więc czasami się te słabe potwory po prostu, no dziękuję się im. Ale gdzie są gorące usta? O, mogę już ochlika sobie wyczarować. Let's go. Zużywa się przy każdym rzuceniu zaklęcia. I teraz mam 12 ochlików zamiast 4. Czujecie? Jak chronobustowanie probek. Jak mnożenie się drądzergowych. Stopniowo odnawia się. O, jest też wykorzystanie. Tutaj na górze tak mało jest napisane. 7 na 8 miejsc jest zajętych na siłowni, czyli jest dobrze całkiem. Wyniki żmudnych. Ale w sumie to jeszcze powiększymy, bo więcej powinno przyjść potworków. Rzuć nowo poznane zaklęcie, by wyczarować chochlika. Dobra, jest dobrze. Jak to wyczarować chochlika? Aha, to już zrobiłem. I uaktywnij symbol głowy. Bo ja gram szybciej niż on mi tłumaczy. Nie rzuć zaklęcie. Dobra, let's go. Mamy 10 potworków, no to chyba wygramy, nie? Trenuj chochliki. To stwory. Trenuj. Powołane na świat. Aha, i oczywiście z czasem to coraz więcej chochliki kosztują, nie? A, i w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, jeden punkt, który mam zajęty, takie czerwone, ten jeden kwadrat taki mały jest przyjęty przeze mnie, to daje też mi jeden many. I tutaj mam przychód many na minutę, 1239. Nie wiem czemu, może dlatego, że czarnoksiężnicy też chyba tam myśląc... Dobra, walczymy. Gał! Open battle. Juj, fireballe poszły. Lorda Dariusza, by sam stanął w obronie swej ziemi. No, krasnoludy to są największe pierogi, jakie istnieją, z tego co widzę. Ty tak nie szarżuj, goblin. Twoi czarnoksiężnicy. O, już mamy nawet pioruna. Oj, ale fajnie tutaj będzie można wyjaśnić tego amatora. Gdzie on tam jest? Chochliki niech przejmują. I pokarać wszystkich. Tutaj są chochliki, które nic nie robią. Bezczynne, tutaj są zajęte, a tu walczące? Halo, gdzie są walczące chochliki? Okej, może zginęły, nieważne. O, tutaj coś się jeszcze dzieje, jeszcze jakiś krasnolud, zobaczcie, jak dziecko w gimnazjum, przy ścianie. Nie pytajcie skąd wiem. Dobra, jest już właściwy boss i wszyscy razem w jednym tempie. Let's go. I cyk, jeszcze piorunkiem tego Antoniusza, jeszcze go tutaj. I cyk, jak piorun, to go obalam na ziemię. I cyk, i nic nie może zrobić, nic nie może, już zniszczone i potęga dobra, przegnają cię precz z tej krainy. O, widzę, że masz. Nie, no to facet jest. Pragniesz zniszczyć me królestwo czarną magią? Zginiesz marnie, strażniku. Zginiesz marnie. Dali już w agonii. Teraz przybywa rogaty, by zagarnąć dla ciebie klejnot przejścia. Twoje postępy są całkowicie zadowalające. O jacie, aż dreszcze przechodzą. Siema Sir Dudes, szanujesz za Dungeon Keepera, no wie. Fajna gra. Polec. Chcę podziękować bardzo mocno za słuchawki, wczoraj dostałem je, spisują się naprawdę... A, Damagos, dobrze. Dobrze się zapisują, Boże, spisują w grach i tutaj dalej nie zobaczyłem, a nie mogę alt-tabować za bardzo. Skarbiec pozwala gromadzić... O, już skarbiec dostajemy. W warsztacie powstają drzwi i pułapki. Muszę sobie na telefonie odpalić, ale cieszę się, Damagus, że doszło. Potężne działo. Potężne działo. Drzwi pozwalają zamykać pomieszczenia i korytarze. Sekundka. Dostaliśmy nowe rzeczy, jak widzicie. Aby przejść do ekranu podsumowania, wciśnij spację. A, no bo właśnie tam mi się nie zgadzało. A, trochę zepsułem. Za wolno. Nunchako z kurczaków. Całkiem rozrywkowa metoda zdobycia klejnotu. Damagus śmiga, to się cieszę bardzo. Jakich radosny śpiew zmienia się we wrzask przestrachu. Było rozkoszą dla mych uszu. A Alf, is that you?
Dobra, ciśniemy zaraz. Indy, zwalniam cię, nie słuchasz dobrych rad. Trenuj chochliki, panie. No przecież trenowałem, miałem ponad 12. Olewasz tajne bonusy, potem bez bonusu będzie trudno. Ej, co dają bonusy tajne? Znaczy tutaj było łatwo, ale jak... Znaczy wiem, że są bonusy w tej grze, ale to już teraz też był bonus? Przecież to... Ale chwileczkę, czy bonus, który zrobię teraz, da mi coś potem w przyszłości? Siema, Moshi, witam mocno, dawno cię nie było. W upgrade'ie kompa, StarCraft w pół roku przerwy, ale wracasz, widzę. Coxpol, bardzo ci dziękuję za 4 miesiące suba z rzędu. Arces, dziękuję za 10 miesięcy i kończymy odcinek na YouTube. Cześć, cześć. Follow Indie Dungeon Keeper. Jak to zwolniłem zero? Aha, okej. Nagrało się. Cześć, cześć.